Siemanko moi drodzy, z tej strony Esu, kanał Esogranie. Moi drodzy, macie przed sobą kolejną wyczekiwaną przez was serię i przeze mnie serię kończącą serię w zasadzie, ponieważ jest już trzecia część, trzeci let's play na moim kanale robiony przeze mnie z gry Stalker. Tym razem część trzecia Call of Pripyat, czyli po polsku ze w Pyrpeci. Jak to mówił Klocuch, czyli Sztakler. Jak widzicie, mod complete. Moda zainstalowałem. Tak jak w jedynce, tak jak w dwójce, mod complete, zmieniający praktycznie wszystko. Oczywiście wersja oryginalna rosyjska i oczywiście lektor polski będzie. Także w zasadzie mam nadzieję, że jedyne czego nie będzie, to bugów, które były dostępne, które były w zasadzie powszechne w dwójce, czyli w czystym niebie. Tym razem mam nadzieję, że jest to jako tak naprawione, szczególnie że mod complete wprowadza dość dużo usprawnień, fixów, nie tylko wybajarzonej grafiki, lepszej inteligencji wrogów itd., itd. Także moi drodzy, zaczynamy. Odcinki będą oczywiście 30-minutowe, tak jak chcieliście, tak jak zawsze było. Także czy długie, czy krótkie, no nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć to ze strony widza. Jako zagrajmer mogę powiedzieć, że to jest odpowiednie, jeśli chodzi o tego typu grę, bo pokażę wam odpowiednio tyle, ile trzeba, a nie jest to za mało, ale też nie jest za dużo, żeby zanudzić. Także słuchajcie, zaczynamy. Przede wszystkim, zanim zaczniemy i pójdziemy do intra i obejrzymy sobie intro po rosyjsku z polskimi napisami, to chcę powiedzieć, że akcja tej części Call of Pripyat, ona zaczyna się w zasadzie od razu po akcji Cień Czarnobyla. Jeśli ktoś pamięta, to druga część gry, czyli Czyste Niebo, zaczyna się przed Cieniem Czarnobyla. Więc jeśli chcemy chronologicznie to upakować, to najpierw było Czyste Niebo, szukanie Strieloka i tak dalej, później było potem walka ze Strielokiem, później było chronologicznie Cień Czarnobyla, czyli chodzenie już samym Strielokiem, amnezja, te sprawy, szukanie Strieloka, czyli samego siebie i tak dalej, wyłączenie mózgozwęglacza, dojście do zony, do centrum zony, do elektrowni, później już tak naprawdę był już tylko spełniać życzeń w tym, jak to się nazywa, sarkofagu. No i teraz jest trzecia część, czyli akcja się dzieje dosłownie tuż po tym, jak Strielok doszedł do elektrowni, wyłączył mózgozwęglacz, jak również aktywował spełniać życzeń. Także słuchajcie, no zaczynamy. Zobaczymy, co ta gra może nam zaoferować. Ja jeden raz ją przeszedłem. Dawno, dosłownie jak była tego premiera, to był chyba 2008 rok. Może 2009, nie pamiętam, chyba 2009. Także niewiele pamiętam praktycznie, ale ważne jest to, że tutaj jest dużo nowych map. Tutaj nie jest tak jak w... Tutaj nie jest tak jak w Czystym Niebie, że po prostu jesteśmy na tych samych mapach, tylko wcześniej się to dzieje, są ci sami ludzie, ale są po prostu młodsi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są nowe mapy wprowadzone, tutaj jest... zamiast Bagien jest coś tam, tutaj zamiast tego jest coś tam, jest fabryka Jupiter i tak dalej, jest Prypeć, który jest bardzo ładnie rozbudowany. I tyle. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Także weźmy to tak, bo tutaj akurat sprawdzam, czy wszystko działa, i wszystko działa, więc nowa gra. No i mamy 4 poziomy trudności, nowicjusz, stalker, weteran i mistrz. Nie jestem pewien, czy da się je zmieniać podczas gry, ale chyba się da. Więc myślę, że możemy polecić na weteranie. Jeśli będzie za trudno, zmienimy sobie na stalkera. No i tyle. Oczywiście, jeśli kogoś interesuje, mod complete jest całkowicie darmowy. Ja mam wersję CD Action, tego zewu Prypeci. I na to jest zainstalowany właśnie mod complete. No i zaczynamy. Zobaczymy, co historia nam powie, bo się wczujemy w fabułę, bo fabuła jest w tej grze ważna. Lecimy. W noc na 26 apreля 1986 года reaktor 4 energobloka Chernobylska AES rozruszył się w rezultacie mocnego teplowego wzrywa. Podchwaczona wietrem radioaktywna pyl частично wypala na terytorii СССР, оставила очаги излучения в Европе i даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Не мам. Ну курда не услышал. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции
превратились в строго охраняемую зону полного обсуждения. Слышите, о зоне гадаю. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком, эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии... Читайте, это важная справа, что тут и умовлено. ...закрытой территории, комплекс секретных лабораторий. Swoją drogą, to jest chyba most do bazy wolności z poprzedniej, albo i nie. 10 junia 2006 roku zona внезапно oświetliła niestierpliwym światem. Na несколько мгновений наступила полная тишина i było widno, jak w niebie испаряются облака. Potem przyszedł straszny grochot, содрогнула земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно... А то выглядит как мост до Лиманска. Локация. Шнамей тен балконик и будинок. ...обладающих поразительными способностями. Аж мне припомнила та битва мост до Лиманска. То была акция, слушайте, с ту снайперу. В чистом небе. Ой, так. 2009 год. На территории зоны отчуждения, по разным оценкам, присутствует от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами. O, strzelok, patrzcie go. Tym skurczysynem w pierwszej części sterowaliśmy. Jest i strzelok. Tylko czy strzelok po rosyjsku to strzelec? Niesмотря na rozpolożone po perimetru kordony, stalkerstwo приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. Музыка дивна, слушайте. В 2013 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. Исполнят жичанил так. Я то бым хотел иметь 10 миллионов видов на YouTube. Безопасности обороны Украины принял решение о немедленном... О, то есть важно. Что читаете? Фарватер. Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Докладно. Ни одна из машин на базу не вернулась. И то есть говна фабула. То есть то... провала операции, о. В зону а то есть мы. Сотрудник СБУ майор Дегтярев. В прошлом опытный сталкер. И тогда. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром, он начинает свой путь вглубь зоны. И то jesteśmy мы. Третий бохатер, третья часть игры, майор Дегтярев, который ма сбадать, что ма сбадать? Ма сбадать, dlaczego wszystkie, а в zasadzie 5 śmigłowców, dlaczego 5 śmigłowców rozbiło się po drodze do centrum zony. To jest nasze badanie. Zbadanie, no to jest nasze zadanie i zbadanie tego też. Rozbite śmigłowce są pokazane tutaj jako główne zadania, czyli żółte kropeczki. Każdy śmigłowiec się nazywał Ogończa. Jest Ogończa 3, Ogończa 2, Ogończa 5 i tutaj Ogończa 4 i Ogończa 1. To jest nasz główny teraz wątek. Musimy zbadać, co się stało, dlaczego się stało, dlaczego nie doleciały na miejsce. A te śmigłowce zostały wysłane przez ukraiński rząd po to, aby przejąć tak naprawdę elektrownię jądrową w Czarnobylu i ją tam jakoś tam poustawiać po swojemu. Więc oto jesteśmy na terenie, który jest podobny bardzo do Bagien. Bardzo do Bagien jest podobny. Moi drodzy, z części drugiej. No i to jesteśmy my. Mamy naszego starego Akacza, mamy parę rzeczy, tym razem nie jesteśmy z pustym ekwipunkiem, mamy całkiem sporo naboi. Mamy kombinezon świt tymczasem, myślałem, że to kombinezon Stalkera. Mamy maskę przeciwgazową, mamy najprostszy detektor echo anomalii, parę rzeczy, dwa granaty w zasadzie. Tu mamy miejsce na krwawienie radioaktywne, dwa miejsca na artefakty. Łuczna waga 18x60, bardzo ładnie, F5. Od razu sobie zapiszemy na początek i zaczynamy, nie? SU1. No dobra, no i jesteśmy. I tak to wygląda na modzie Complete, wygląda to troszkę lepiej. Czym się chowa broń? Cholera, nie wiem niestety. Mam jeszcze pistolet swoją drogą.
i nóż, którym się dość dziwnie atakuje. No dobra. Spytajmy, co to za koleś. Widzę, że jest neutralny i to jest zwykły stalker wolny. No tak, oczywiście. Gdybym miał śrubę, to bym... Cholera, jak się chowa broń? Czekajcie, muszę to ogarnąć. Bo muszę jakoś schować broń, bo inaczej oni ze mną nie pogadają. Jest detektor. Okej. Co to jest kucanie? X to jest latarka. Żebym ja jeszcze nie wystrzelił komuś w banie, tak pist. Dobra, zaraz sprawdzimy, słuchajcie, ale... Cholera. Jak się chowa broń? To jest też w zasadzie ważne w tej grze. Broń, broń, broń. Następna strzał, przybliżenie, granatnik, następny. Nic nie ma, nie? Nic, po co? Po co? Kogo to obchodzi w ogóle, żeby tutaj schować to? Dobra, zrobimy to w ten sposób. No kurna. Słuchajcie, sorry, że tak tutaj się... Nie jestem na to przygotowany, ale kompletnie nie pomyślałem o tym, że będzie to jakoś inaczej przypisane niż w dwójce. G. F. Okej, okay, dobra. Teraz chyba możemy z nimi pogadać. Nie, koleś w ogóle nie jest niezainteresowany jest gadaniem ze mną. A zobaczmy jeszcze tego typa. Da się, super. Anton Kukła. Gdzie jest najbliższy obóz stalkerów? Prześlę ci współrzędne. Składowsk. Skadowsk w zasadzie. Dostań się do Skadowska. Słuchaj, mam taką sprawę. Wiesz coś na temat rozbitych śmigłowców? Sam jeden widziałem. Słyszałem, że Noe z wariacki barki może wiedzieć. Dowiedz się od niego, jak się tam dostać. Mam do ciebie pytanie. Znasz kogoś, kto miałby pracę? Radzę pogadać... kurwa. Radzę pogadać z Gontą. Jest z nim jeszcze jeden stalker Sroka. Gdzie mogę znaleźć artefakty? Dobra, anomalie gazowe. Dobra, okej. Okay. Co nowego w zonie? Pewnie nic. Co robisz? Odpoczywam sobie, okej. Okay. O, jak widzicie, koleś chce nas zaprowadzić nawet. Spróbujmy do Skadowska 350. Okej, okay. Czyli jak rozumiem, jest również typem od odprowadzenia mnie. Możemy mu w zasadzie sprzedać żarcie, bo czemu nie? I troszkę amunicji do pistoletu. Nie aż tyle. Jednego granata można spokojnie mu sprzedać. I myślę, że z dwie apteczki też. Okej. Okay. Handluj z tym. W tym momencie mamy 3200. Dobra, no to lecimy chyba. W takim razie chyba lecimy. Co mamy? Anomalia kocioł. Nie, nie jesteśmy gotowi za bardzo na anomalię. Ale tu mamy już, dostań się do Skadowska. Pierwszą rzecz i tam się chyba teraz udamy. Od razu sobie zbierzemy jakieś zadania poboczne, więc sobie pobiegnijmy do Skadowska. Czy to jest to? Wydaje mi się, że... to jest to. Okej. Okay. Całkiem ładny widok swoją drogą, taki daleko widać. O, skuźwa. Może w drugim odcinku się dowiem, jak się chowa broń, moi drodzy, bo na razie to tak kiepsko. Kiepsko z tym. Kiedy się dało wyjąć śrubę na przykład? O! Jest śruba, zajebiście. No to ze śrubą można latać. A, chyba wiem, jak się chowa broń. Chyba zrozumiałem. A, po prostu jeszcze raz się wciska. Dobra. Easy. Ale gdzie jest mój pistolet? Nie wziąłem jego pistoletu? Kurwa, mój pistolet. Nie, mój pistolet! Chwila, czekajcie, muszę pobiec po niego z powrotem. Chyba go zgubiłem naprawdę. Zgubiłem skurczysyna. Wyrzuciłem go i go nie podniosłem po prostu. Teraz będę go szukał po krzakach, ale beka, nie? Śmieszny let's play. Ja go wyrzuciłem gdzieś tu przy kamieniach. Ja pierdzielę, gdzie ten skurczysyn? Ja już go nie znajdę, ja tym wiem. Pewne rzeczy się wie. Ja już w tym momencie wiem, że nie znajdę tylko pistoletu. Fajnie jest, naprawdę. Zajebiście. Dobra, chuj z pistoletem. Żal, dupa ściska. No to biegniemy do Skadowska. Zobaczymy, co w Skadowsku nas czeka. Może sobie pohandlujemy, może dostaniemy jakieś proste zadanie. Swoją drogą, co tu mamy? Mamy jeszcze chyba głośność tutaj biegania, bo widzę, że skacze tutaj kreska. Mamy kompas, mamy godzinę 9:00 i przede wszystkim mamy jeszcze anomalię, moi drodzy, bo co ja pierdzielę, no w zasadzie anomalię też mamy, ale mamy jeszcze emisje, które są zabójcze w tej grze i nie są w miejscach fabularnych odpalone, tylko są raczej odpalone
Jakoś tam losowo, podczas dnia czy coś takiego, tam coś jest. Stalkerzy. Albo coś takiego. Bandyci? Stalkerzy, dobrze, to spoko. I to jest Skadowsk, ta stara barka to jest już Skadowsk. Tutaj w zasadzie możemy sobie i pohandlować, i inne rzeczy porobić. Tylko fajnie, jakbym znalazł wejście. Okej, wejdźmy tutaj. Tak, dobra, otwieramy. O, jak fajnie, jakie tutaj dźwięki są. Dobra, sułtan, pamiętaj, jestem sułtan. Wszystko, co się dzieje, jest albo pod moją kontrolą, albo niedługo będzie. Jeśli chcesz dobrze żyć, musisz pracować dla mnie. Jeśli nie będziesz pracować dla mnie, będziesz mieć gówniane życie. Jaką masz dla mnie pracę? Taką, za którą można dostać kasę. Okej, okay, jesteś nowy. Chcesz wiedzieć, co wykombinowałem? Jasne. A tak, zdecyduj, co robić. Chcę przetrzepać kilku stalkerów brodacza. To będzie łatwizna. Czy to moi stalkerzy? Nie wydaje mi się, żebym miał jakiś pod swoją komendą. My zyskujemy kasę, ty zyskujesz szacunek. Kumasz? No to bomba. Tam stoi kaset, widzisz? On ci przekaże szczegóły. Opowiedz mi, jak tu żyjecie, czym się zajmujecie. Te gadki zawsze mnie mało interesowały. Chociaż... nadają troszkę klimatu. Jest i kastet. Sultan mówi, że chcesz obskubać stalkerów. Tylko nie zwlekaj. Do rana przyjdź wcześniej. Po północy. Po północy bądź w Szewczęce. Chyba lepiej zostanę z tobą. Pogadamy przy barce. Dobra. Ojej, chyba przesadziłem troszkę. Ojajaj, nie za dobrze. Przejebane. Nie tak miało to wyglądać, nie chciałem z nimi nigdzie iść. Ptaku, zamknij jabłkę. No dobra, no to atakujemy chyba, nie? W takim razie. Dobra, mamy przetrzebać, jest 23, spoko, spoko, spoko. Da się tu jakieś czekać, czy coś w tym stylu robić? Ty, idź spać. Znowu śpiewek jak nagrywam. No słuchajcie, zobaczcie jaki ten w ogóle ptak bezczelny, nie? Dobra, nie wiem, czy to ja tutaj mam wejść, czy nie, ale boję się, że zaraz headshota dostanę takiego bardzo bolesnego. Dobra, na razie sobie połaśmy, zobaczymy, może tu są jakieś, słuchajcie, miejsca, jakieś skrytki, coś takiego. Jeszcze do północy troszkę zostało. Cicho, no! Czy to jest stalker? Obawiam się, że to może być stalker, wiecie? Ojejku. Kurde, z tym ptakiem. To dupa, to trochę ich załatwimy w takim razie. Wiecie co, ja mam wrażenie, że im bardziej tego ptaka uciszam, tym on jest głośniejszy. I tym częściej tak śpiewa. A wy w ogóle gdzie my jesteśmy w tym momencie? Jesteśmy tutaj. Czyli jesteśmy przy Szewczenko, czyli w zasadzie niedaleko, przy innym po prostu baraku. Mam nadzieję, że jakoś reputacja mi za bardzo nie zostanie zjechana. No, dobra, słuchajcie, czekamy. 23:17, trochę słabo. Voldemort? Voldemort się koleś nazywa. Ja pierdolę, stalker Voldemort. No teraz to dowalili po prostu akcję piękną. Dobra, jedziemy, ruszajmy. Dawaj, YOLO. Idziemy zaatakować stalkerów. Okej. Też się trochę poskradam, słuchajcie. Na pewno nie widzą ambuszu, nie? Tutaj z tymi. Okej. Nie wiem, co robię, nie wiem, czemu ich atakuję, ale robię to, słuchajcie, i jest bardzo podniecająco. Po co wy się skradacie, jak ja latam z latarką, ludzie? No, dawaj. Ognia! Dobra, uwaga. Okej, dobra. Ja też trochę postrzelam. Wow, ale krwi się poleciało. Dobra, leżysz. Nic dla mnie nie znaczycie, jesteście dla mnie jak kmioty. Wow. Kańczaj gada. Poszło. Dobra, biorę prawą stronę. Panowie, dobra, to wezmę lewą w takim razie.
Dla mnie to bez różnicy. Okej. Clear! Jezus! Zabiłem swoich? Zabiłem swoich. Kurwa. Zabiłem swoich. Zabiłem swoich! Okej. Atak na stalkerów, cokolwiek. Ja pierdzielę, tak to jest u mnie, słuchajcie, z let's playami. Mogliby jedni na czerwone się ubrać, a drudzy kuźwa na zielono. I wtedy bym wszystko wiedział. Wszystko przez tego śpiewającego ptaka. Dobra, idę ich sam szturmować. Już totalne jolo w tym momencie. Dobra. O, jakiego heada dostał. Ale nikt nie wyszedł, nie? Cichutko jest. Zajebiście, ale fajna latarka, naprawdę dobra jest. Bardzo ładna latareczka. Dobra, czysto koledzy, właśnie. Ja sobie zapiszę grę tym razem. Pierdolę. No, beka nie z tej ziemi. No i czekamy sobie, słuchajcie, na pierwszą ofiarę. Ty, nawet ich chyba nie obudziłem. Okej, pójdę za wami tym razem, żeby nie... któregoś z was nie zapierdzielić. Sobie strzelajcie wesoło, słuchajcie, a ja sobie poczekam. Coś tu leży. Dobra, mój, nie mój? Swój czy brat? Boże święty. Tam jeszcze jeden jest. To był mój? Nie widzę. Nie, to nie mój. Nie wiem, do kogo strzelać, słuchajcie, kto się rusza. Dobra, jakoś poszło. Nie robię quick save'a w tym momencie. Jeszcze muszę jedną rzecz zobaczyć, czekajcie. Muszę muzykę zobaczyć. Dźwięk. Dynamiczna muzyka, bo jakoś w ogóle nie słyszę muzyki. No, już poszła natychmiast, nie? Dobra. Kompletnie nie wiem, do kogo strzelać, do kogo nie. Dobra, chyba czysto. Czysto, dobra. Area clear. Lecimy dalej, słuchajcie. Lecimy dalej. Co tu jest? Nic, to ten znicz tylko. W sumie można poprzeszukiwać ludzi. O, widzę, że już tutaj zakończyliście. I mamy pistolet też. Już idę pogadać z dowódcą, tylko pozbieram rzeczy z ciała. W zasadzie mogę najpierw to zrobić. Okej, 2500 dostaliśmy, współrzędne schowka, odbierz swoją dolę. Cześć szefie, do mnie, zobaczcie, słuchajcie, pierwszy odcinek let's playa i oni już do mnie mówią szefie. Voldemort, ty też, ja jestem też twoim szefem? Proszę powiedz tak. O, jest i strzelba. Jest i nóż, to jest coś nowego i są jakieś tapsy grube. Słuchajcie, z tapsami jest tak, że to jest barwinek, to jest na krwawienie. Co cię nie w aptece kupuje, a to jest pewnie wódka kozak, tak, to jest wódka kuzak, więc tego też nie bierzemy. Jezu, coś mi zaparowało. Jest też i strzelba typowa, zwykła, na razie bierzemy wszystko, nie? Na sprzedaż, 31 na 60, dobra, jeszcze tu jest jeden, nieszczęśliwy. Dobra. Żadnej broni nie wypuściłeś, żadnej. Szkoda, że jest tak ciemno, o północy wcale nie powinno być tak ciemno. Może dlatego, że mieszkam w Warszawie, jest tu o północy jaśniej niż w dzień. Dobra, bierzemy sobie od typa rzeczy. Na razie praktycznie wszystko. Widzę, że oni ładny kawał roboty tu zrobili. Całkiem mądrzy ludzie, bo... W sensie ci moi sojusznicy, bo całkiem ładni ich tutaj wybili. Niewiele musiałem robić. Dobra, wejdźmy na górę, zobaczmy, czy tu coś jest. Tu nic nie ma, jest tylko reflektor. Co teren przeczesuje. Okej, lecimy sobie dalej. Praktycznie wszystko przeszukane. O Jezus. Dobra, w sumie można zaskoczyć. Jeszcze raz się przebiegnę po tych komnatach tajemnic. Zobaczę, czy nie ma tutaj jakichś ciał. No właśnie. Takich jak choćby to. O, obgrabiliście go, skurczy syny.
Ja go zabiłem, a wy go obgrabiliście. Jak wam nie wstyd? Zajebiście. Dobra. Dobra. Typek jest. Nawet kasę wziąłem. No to w takim razie wracamy chyba w takim razie do... W zasadzie... Koleś jakiś zdygany się cofa, patrzcie na niego. Dobra, wyjmę broń, bo też się w sumie zdygałem. No to wracamy w takim razie do, jak to się tam nazywało? Do Skadowska. Się przespać, a tu mamy coś, ścieżka na posłuch, dowiedzieć się od Noego, co tam robić. Dobra, to na razie trochę kiepsko. Czy ja mam śpiwór? Nie mam śpiwora, cholera, no to jest właśnie, to jest ten ból, bo bym się sobie przespał do rana. A tak muszę dymać na piechotę, nie? Dobra, biegniemy. Teraz mnie coś chapnie w tych bagnach nieszczęsnych. Ktoś do mnie krzyczał. Nic mnie to nie interesuje, ja chcę tylko spokojnie przespać tą cholerną noc. Swoją drogą chyba ten mod... Swoją drogą ten mod chyba dodaje też ciemniejsze noce, takie bardziej realistyczne, więc mi to nie przeszkadza. Ja bardzo lubię ciemne noce. To było nocą... Dobra, wejdźmy sobie do baru. I zobaczmy, czy koleś dla nas ma jeszcze jakieś zlecenie. Słuchaj, Wańka. Mam dla ciebie robotę. Moi chłopacy muszą się spotkać z kupcem. Przyda się dodatkowa spluwa. Dobrze. No i w porządku. Moi ludzie spotkają się z tobą w pobliżu strażnicy. Spotkaj się z bandytami koło strażnicy. Transakcja. Rozumiem. Okej. Okay. Wańka, co ty masz tu? Jeszcze dla mnie? Widzę, że nic. A ty, stalker? Wiesz coś na temat rozbitych śmigłowców? Widzieli, jak jeden wisi na kablach w żelaznym lesie. Ale tam zobaczysz o wiele więcej. Mam do ciebie pytanie. Dobra, ty nic nie masz. Handel też. Czy mogę z tobą pohandlować? W zasadzie mógłbym nożem z tobą pohandlować. Ile ty masz tego złotka? Niewiele. Wódka kozak też brzmi fajnie. Pistolet też możemy ci sprzedać. Chleba nie. Naboje. W zasadzie... O! Jest dobrze, sprzedaj. Dobra. Mamy 6 tysięcy w tym momencie. Wódki można pozbierać, posprzedawać potem. Dobra, ty z nikim nie pogadasz i nic ode mnie nie kupisz. Oprócz wody. Stalkerzy. Co jest do roboty? Ukryłem łup w jednym starym zaporożcu, ale potem było trzęsienie ziemi, samochód znalazł się pod ziemią, wszystko bierzemy, wydaje się, że można do niego się dostać. Ale tam są mutanty, snorki. Jeśli zdobędziesz pojemnik z zamkiem zabezpieczającym, sprawiedliwie podzielimy się łupem. No jasne, że tak. Jeśli chodzi o ten pojemnik, pracuję nad nim. Dobra, mamy zadanie. On nic tutaj nie mówi, też pewnie nie pohandluje. Od razu sobie żarcie możemy pozbierać. Opowiedz mi o sobie, opowiedz mi o anomaliach, opowiedz mi o emisjach. Właśnie, tutaj emisje są, tak jak mówiłem, trzeba się chować, bo inaczej się umiera. Masz dla mnie jakąś robotę. Głuszec. Zaginęło paru stalkerów. Nikt nie miał od nich wiadomości, ale parę dni temu znaleziono jedno ciało. To musiały być pijawki. Trzeba przeszukać ich leże. Co mam zrobić? Musisz znaleźć leże i najlepiej również Danilwę. To nie jest przyjemna robota. Dobra. Zaznaczyłem dwa miejsca. Załadowałem to do PDA. Umowa stoi. Czym się zajmujesz? Niczym pewnie. Jest energetyki. O, energetyki. Pamiętam, jak to się piło hektolitrami, słuchajcie. Czy ty jesteś brodacz? Ty jesteś brodacz. O cholera, a ja ci trochę zabiłem ludzi, słuchaj. Przepraszam. Jestem brodacz. Tutejszy barman. A ja myślałem, że to kuźwa rok jest. Spójrzcie na niego. Rok? Rok. Masz dla mnie pracę. Coś tam mam. Dziwny przedmiot w pogłębiarce, czyli w tym statku. Dobrze. Ostrzegam cię, tam jest silne promieniowanie. Nie zapomnij leków. Opowiedz, jak się tutaj żyje. W sumie dobra, ale co ty możesz mi sprzedać? Jak widzę, mówisz mi o lekach, ale tak naprawdę to żadnego leku mi nie sprzedasz. To biednie. Ale zaraz znajdziemy, słuchajcie, jakiegoś typa, który nam odkupi broń. Co tu jest? Co sądzisz o bandytach? Okej. Okay. Ciekawego. Dobra, F5, zapiszmy. Jak to wygląda na mapie, jak się przybliży, słuchajcie, bo tutaj jest tak. Jest lekarz. Jest przewodnik.
jest osobista skrzynka, jest miejsce snu. O, miejsce snu, to jest coś nowego. Jest handlarz, handlarz i technik. Dobra, w takim razie skończymy w tym momencie odcinek. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Ja się z wami już w tym momencie żegnam. W kolejnym odcinku pójdziemy sobie... O, to w ogóle są rzeczy. Nie sięgam. Kurna, słabo. W kolejnym odcinku pójdziemy sobie w takim razie w głąb tutaj tego Skadowska. Tak, Skadowsk się to nazywa? Tak. Przeszukamy tutaj rzeczy wszystkie. Zobaczymy, co to jest schowek, zobaczymy, co to jest miejsce snu, zobaczymy, co to jest technik i pohandlujemy, sprzedamy te rzeczy, a następnie udamy się prawdopodobnie następnego dnia, bo ja widzę, że tu jest dużo zadań pobocznych. Pierwsze zadanie, drugie zadanie, trzecie, czwarte, piąte. Można byłoby zrobić taką rundkę, takie kółeczko, a tymi wszystkimi zadaniami głównymi zająć się na sam koniec. Albo po drodze. Zobaczymy. Tym razem żegnam się. Na razie. Trzymajcie się. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie o kciuku w górę. On mnie bardzo motywuje. Dziękuję wam za zawsze za kciuki. A także za komentarze. Jeśli macie jakieś sugestie, cokolwiek, informacje ciekawe o ciekawostkach, skrytkach, jakiejś broni, którą można fajnie znaleźć, albo jakimś sposobie na zarobienie hajsu w tej grze, to również piszcie. Na razie. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, cześć. Hej.